18 listopada wspominamy świętego Romana, męczennika. Roman był diakonem. Mieszkał w Antiochii na terenie dzisiejszej Turcji. W czasie prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana, gdy zobaczył, że chrześcijanie idą, by oddać cześć pogańskim bożkom i ocalić życie, wzywał ich do wytrwania w wierze chrześcijańskiej. Z tego powodu szybko został pojmany, po czym amputowano mu język, by już więcej nie nawoływał chrześcijan do stałości w wierze. Następnie został aresztowany i osadzony w więzieniu, w którym został poddany torturom. W końcu zginął przez uduszenie około 303 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Roman aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzę jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.